Ostatni etap prac w ramach projektu Poprawa jakości środowiska poprzez rozwój terenów zielonych na terenie Pruszkowa, etap drugi, został zakończony. Zapraszam Was na spacer. Projekt został zrealizowany z dofinansowaniem z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Całość zadania to kwota 20 407 000, a dofinansowanie 14 milionów złotych. Dzięki tej inwestycji do tej pory niedostępna część Parku Tworkowskiego oddana została mieszkańcom. Możemy podziwiać pruszkowską przyrodę. Ścieżka krajobrazowa została wyposażona w wiele elementów infrastruktury, takich jak drewniane pomosty, ławeczki, strefy rekreacji, budki lęgowe czy tablice informacyjne. O udostępnienie mieszkańcom tego terenu starania były prowadzone od dłuższego czasu. Liczne pozytywne opinie, które są wyrażane przez korzystających z naszego nowego terenu, utwierdzają nas w przekonaniu, że to była dobra i potrzebna wszystkim decyzja. Ciekawi jesteśmy Waszej opinii. Jak Wam się tu podoba? To chyba było tutaj. Dalej przejść nie można było. To na pewno było tutaj. Zdjęte ogrodzenie, Park Tworkowski udostępniony. Mieszkańcy mogą cieszyć się tym miejscem. To, że tu jesteście, to, że korzystacie z tego miejsca, jest dla mnie największą nagrodą.